Witamy serdecznie w magazynie futbolowej Ligi 6 FL z Weekend. Dzisiejszy magazyn poświęcony będzie lidze C3. Zobaczmy na wyniki, jakie padły w piątym tygodniu rozgrywek. Wysokie zwycięstwo Mazatak 16-3 nad FC Butchers i wygrana Jolly Roger II już w tym sezonie. Zaczynamy od meczu z Izzy Atak Spartan i wygraną drużyny Spartan 7-0. No, zaskakująco wydaje mi się wysokie zwycięstwo. Po tym meczu z Beczyka można było przypuszczać, że CC Atak wróciła na dobre tory i Spartanowi postawił wyższe wymagania. Jak się okazało, jednak Spartan był w tym meczu zdecydowanie lepszym po stronie CC Atak. Tak odnieśli wrażenie, że zabrakło trochę walki, zaciętości i po prostu dla nich ten mecz się odbył, a Spartan po prostu chciał go wygrać. No i zwycięstwo 7-0 powoduje, że Spartan umacnia swoją pozycję w górnej części tabeli. No a CC Atak znowu przegrał, znowu pewnie może być rozczarowane. No i cóż, to kolejna wysoka przegrana tej drużyny. Mecz Inter Kraków, Jolly Roger i zwycięstwo Jolly Roger 5-2. Jolly Roger dobrze ten mecz rozpoczęło, od samego początku grało twardo. Oto początkowo mieli pretensje zawodnicy Interu, że sędzia pozwala na zbyt ostrą grę. Potem sami też jakby do tego poziomu się dostosowali. Natomiast Jolly Roger pokazało, że oprócz tej walki i ambicji też piłkę grać potrafi. No i prowadziło praktycznie od początku do końca. Inter starał się odrabiać te straty, ale ta sztuka im się nie udawała. Zbliżali się, no ale w końcówce Jolly Roger odskoczyło, zapewniło sobie zwycięstwo. No i myślę, że to jest jedno z takich pozytywnych zaskoczeń początku sezonu. Co prawda dwa zwycięstwa to nie jest jakiś bardzo imponujący wynik, ale pozwalający... Biorąc pod uwagę to, jak długo nie wygrali... Dokładnie. To biorąc pod uwagę inne zespoły, jak grają i tych punktów, że mają jeszcze mniej, no to myślę, że Jolly Roger trzeba tylko i wyłącznie chwalić za swoją postawę. I bardzo dobrze, że ta drużyna się tak odbudowała. No i chyba można powiedzieć niespodzianka. Mecz Dumy Katalonii z Barżantami, zwycięstwo Barżantów 5-2. Pytanie, czy Florek do Teb Edukacji? Florek do Teb Edukacji, no kapitan Tebu zdementował, także myślę, że nie ma tematu. No ale czy niespodzianka? No na pewno niespodzianka, aczkolwiek wiemy, że Barżanty już takie niespodzianki sprawiały i to nawet większe. Duma Katalonii no nie przypominała drużyny z wcześniejszych meczów. Przegrała pewnie wysoko. Myślę, że tutaj trzeba, jeśli z Dumy Katalonii kogoś chwalić, to bym Karol Tomczyka, bo on naprawdę kawałnizuje roboty. Gdyby nie jego postawa, to ta przegrana byłaby jeszcze wyższa. Natomiast Barżanty znakomicie zagrały, to trzeba powiedzieć, że kilka akcji bardzo fajnych z pierwszej piłki granych, też zagrania piętą, finezyjnie. Także no super mecz w ich wykonaniu. Pytanie, czemu tak rzadko, bo do tej pory w tym sezonie to aż tak fajnie nie było i te porażki z Krakow na przykład, czy ze Spartanem, no to nijak się mają do tej gry, którą zespół zaprezentował z Dumą Katalonii. Więc no, problem Barżantów jest niezmienny. Ustabilizowanie formy na tym wyższym poziomie i wtedy można bić się o coś więcej niż środek tabeli. Mecz FC Butchers, Mazatak i no, bardzo wysokie zwycięstwo. Mazatak. No tutaj wszyscy czekamy już na weryfikację, jakąś poważniejszą siły Mazatak, bo na razie mecze z zespołami z dołu tabeli. Tutaj zaczęło się od, co prawda, straty bramki, no ale potem masowi pokazali siłę swojego ataku, 16 goli, no to jest najlepsze wynik tej drużyny. Kolejny mecz, w którym zespół zdobywa ponad 10 goli. No ale w przyszłym tygodniu już czekamy przy zgodzie. Ten tak łatwo być nie powinno, choć Masa tak na pewno będzie faworytem. No ale pierwszy taki mecz z górnej tabeli, który już kilka zwycięstw odniósł. No i to będzie pierwszy poważny sprawdzian dla Masa tak. Mecz Geozenit, Lin Passion, 4-3 zwycięstwo Geozenitu. Mecz, który był prowadzony w nerwowej atmosferze. Sporo było pretensji do arbitra o to spotkanie. No i ja sam też miałem takie wrażenie, że rzeczywiście sędzia niezbyt dobrze panował nad tym spotkaniem i powinien w kilku sytuacjach pokazać kartki. Myślę, że byłoby spokojniej. Natomiast sam mecz dobrze zaczął się dla Lipaszy. Natomiast ta pierwsza połowa taka dziwna, szalona, dosyć raz jedni, raz drugi, natomiast w drugiej
tylko jeden gol, w pierwszej goli 6, w drugiej tylko jedna bramka, ta zwycięska dla Zenitu. No i zespół przed meczem Bujakowianki był na miejscu pierwszym, teraz jest na pozycji drugiej. No i też pewnie czeka na to, jak wypadnie w meczu starciu z Masta, tak? No to jest taki, myślę, jeden z ciekawszych meczów przyszłego tygodnia. FC po 40, B3K i następuje przełamanie drużyny B3K, wygrywają 5-3. Wygrywają 5-3, myślę, że zwycięstwo ogólnie rzecz biorąc zasłużone. FC po 40 nie można mówić ambicji, waleczności, to spotkanie, ale zatruty piłkarskie były w tym spotkaniu po stronie B3K, szczególnie w drugiej połowie, gdy już chyba z siły opadli zawodnicy FC po 40 na to B3K. Już wypracowała sobie bezpieczną przewagę. W końcu chce co prawda stracić obie bramki. Ten wynik dla FC Porto jest nie wygląda źle, ale zasłużone zwycięstwo i pewne B3K. Egglite Group FC Bujakowianka wygrywa z Kraków 7-1. 7-1 zwycięstwo pewne, no i niezagrożone. No tutaj trzeba powiedzieć, że Bujakowianka potrafi na różny sposób akcję konstruować. Tutaj zarówno kombinacyjnie, po kombinacyjnych akcjach zdobywa, jak również ze strzałami z dystansu. Zresztą nie jest nowością, bo w meczu z Inbaszem też takie strzały z dystansu wpadały. Tym razem może nie takie efektowne, ale tak samo skuteczne. No i Bujakowianka jest liderem w tym momencie, potwierdza sezonowe przyjęcie o tym, że to jest główny faworyt ligi. No i na razie bez straty punktu. Zobaczmy na tabelę Ligi C3 po 5 tygodniu rozgrywek. Na pierwszym miejscu Egglite Group FC Bujakowianka, 4 mecze 12 punktów. Na drugim Geozenit, 5 meczów 12 punktów. I w strefie spadkowej drużyny FC po 40 oraz FC Butchers. Zobaczmy na 6 tygodnia. Tomczyk, dalej Wieczorek, Nowak Cawaj, Florek oraz Jan Madejski. Jan Madejski, graczem tygodnia. No tak, no tutaj w tej strzelaninie nas atak, on czuł się najlepiej, dużo goli, dużo asyst, więc ten dorobek uzasadnia ten wybór. No ale też tak jak tutaj przy nas atak cały czas, co się będziemy powtarzać, czekamy na weryfikację w starciach z silniejszymi rywalami. Tak, no te mecze Egglite, Grup Bujakowianka, Geozenit, nas atak. No tak, no tutaj zarówno jeśli chodzi o siłę drużyny, jak i poszczególnych zawodników, no to te mecze będą weryfikować tak, i będą siłę tych zawodników i zespołów. Dziękuję serdecznie, to wszystko z Ligi C3. Dziękuję.